Previously on Resident Evil Revelations. Hold it right there. She's trying to activate the ship's self-destruct mechanism to destroy the evidence. Self-destruct sequence initiated. It appears my bright young assistant has made the last move. Now, have I made things clear to you? Jessica! I'm sorry, Parker. See you guys. Extraction is not possible at this time. I'll execute a holding pattern. Patrick, out. What have they created? We can do this, Chris. A czułem rezydenci zła. No bez kitu, Christopher. Dzieje się na grubo i kręci. Standardowo. Już Revelation nas do tego przyzwyczaił. Musimy troszeczkę tutaj być ostrożni. Bo te pasożyciki mogą dobrać się nam ostro do dupala. W każdym razie trzeba by było i dobrze by było wytrzymać tutaj. Te 3 minuty. Ale jeszcze, no spokojnie. Zaraz, Christopher, spokojnie. Dobrze, pocharatałem go po jajeczkach. A z gruntu to się dobrze wcelować. O, zabolało go, zabolało, widać było. Gorzej, bo się wyprztykałem właśnie z całego ammo do auga. Tak by nam troszeczkę on tu ułatwił zadanie. Run, Jill. Dobrze, że nie na głowę. O, coś mnie tutaj dupło. One more time, bitch. Is it over? Incredible, both of you. No, dziękuję. Ready, partner? Nie mięknij na robocie, Kirk. Staramy się tu z Christopherem ogarnąć ten syf. Tak patrzę właśnie na tego monstrum, to wydaje mi się, że troszeczkę zostało one przemodelowane z monstrum z Resident Evil 5. To ale fruwające. Przynajmniej ten odwłok, tak jak tutaj możecie zauważyć.
się do refilu. Tutaj nie pitol smutu, tylko strzelaj. Ten bydlak jakby chciał, to by chapnął ten malutki śmigłowiec na raz swoją paszczęgą. Nie wiem zupełnie dlaczego właśnie twórcy postanowili zrobić tak, że on się całkowicie nie rusza, nie? Tylko tymi pasożytami atakuje. Ja nie mogę strzelić, kurwa. Moja celność będzie pozostawiała wiele do życzenia przy wyniku końcowym. Ale przyjmę to na klatę, z godnością. Chociaż nie powiem, Christopher dobrze tu wcelowany. Szybko, chłódź. Uff, maksimum focus, ale przynajmniej profituje. A co on tak się kopcić zaczął? That's all she wrote for the Zenobia. It's me. What's happening? On our way out. We lost Parker. Jessica took the whole ship down. The FBC? Well, Morgan. He was one step ahead of us the whole way. Yes, I see. I hate to think this could all be a mistake. My mistake. Come clean with us, O'Brien. Don't leave anything out. All right. It all started 1 year ago. Right there, Terra Grecia. Are we in hell? Yes. They call it Terra Grecia. We should get to the command room. There's hunters here too! We have to hurry, your HQ is gone for! Kurna, wszystko spoko, ale ja nie mam mamo. W ogóle nie mam mamo. Dobrze, Jessica, chociaż raz się na coś przydałaś. Hardkorowy etap, ja całkowicie się zastanawiam, jakby to wyglądało na trybie Inferno. Tam to już w ogóle pewnie z samym nożem trzeba latać.
The boss has pushed for an expansion of the FBC's purview. This is just the kind of thing he was warning the world about. And this incident will bring the crisis to the limelight. It could be good PR, really. Yeah. Maybe the international community will finally get the message. The FBC has a lot of growing to do. No, brzmi sensownie. Wywołać jakiś tak atak z użyciem broni biologicznej, by cały świat zwrócił uwagę. Jeszcze Raymond nie był zły, więc można mu pomóc. Kurwa, jak gryzą. Gryzą strasznie okrutnie wręcz. Uff, ten pistolet Parkera to strasznie powolny jest. It's okay, I'll be fine. You're hurt bad. Don't try to act tough. All right, somebody lend him a shoulder. Parker. Dawaj go na plecy, Jessica. HQ has told you to leave. But I can still fight. You're not convincing me. Come on, grab on. We can't pull out yet. There are civilians out there. We have to do something. Heavily outnumbered. We have to regroup. Dokładnie. Co ty, Raymond, zrobisz tutaj? Pojedynkę, no nie oszukujmy się. Jak oni to zrobili z tylko kilku mężczyzn? Kto ich uzbroił? I BOWs. Te terroryści muszą być przywrócone do sprawiedliwości. Blast it. Jak to w porządnej rezydentowej grze winni odpowiedzą. Spokojnie, Raymond. Too young to play hero. Earn some stripes before you get yourself killed. Oż ty kurwa jak skacze. Dobra, Jessica tutaj troszeczkę zaparowym ogniem posiała. Się udało Huntera wyeliminować. Przed tym sobie spierdzielimy boczkiem boczkiem. Should be okay here. The med unit's on the fourth floor. We might find something to bandage him up. We'll be back, cadet. Don't go anywhere. Everything will be okay. All right, let's go, Parker. Jak let's go, to let's go. Chociaż raczej chyba powinni go do pokoju przykitrać, prawda? To nie zostawić przed drzwiami. Ale okej, już się nie czepię. Mamy troszeczkę swobodę ruchów, ale wciąż zbyt mało amunicji. Będzie trzeba tak kombinować, troszeczkę postrzelać szybkiego gana, potem pistolem dobijać. I to jest jakiś plan. Dobrze, tą notatkę już w sumie czytaliśmy. Widzę, że itemki się jednak zrestartowały. Są nowe. Więc chyba nie było sensu zostawiać żadnych, grając wcześniej na tym segmencie. Dobra, tędy, tędy. Trzeba tak uważać, bo za każdym wrogiem może się Hunterek czaić. Dobrać nam się do skóry. So Parker, it's nothing new, but aren't you a little hard on the new guy? You mean Raymond? The only way those guys will grow up is with a little towel snapping. Okay, fine. Guys in your little games. This way.
Trzeba być twardym, a nie miętkim. A Raymond musiał przeżyć szkołę życia Parkera. Okej, tutaj spokojnie. Bardzo spokojnie, pomału. Czekajcie, tędy mogę, ale bryknę sobie jeszcze na samą górę, zobaczę co tam jest. Zaraz, Jessica. Nie krzycz na mnie. Się zamknę w sobie i co wtedy? Skubany, co on tutaj świrował powiana? Chyba chciał mnie zdjąć na hita. Dobrze, cieszę się, że właśnie zapasy amunicji do pistola są jak najbardziej wypchane. Chciałbym do tego machine gun. Nie ma puchy. Same puchy. O, po szafkach coś jednak jest. Więc może i by tamte na górze przydało się bardziej przybobrować? Czekajcie, ja tą notatkę czytałem? A, chyba czytałem. Dobrze, grenada może przycelował. Paszło ty won. To chyba, reasumując, zmarnowałem tylko te grenady. Ale przynajmniej miałem ammunition teraz, rozpieszczają. Ta opaska to mi się kojarzy z Revelation Number 2. Here we are. Just what I needed. This should do for the meantime. Czyli Capcom już miał gotowe asety pod drugą część. God, more hunters! If you can hear me, get back here now! Rain's in trouble. We'd have to go back. I knew that rookie would be a pain in the ass. Don't take it out on him. It's not his fault. Jessica, go nie broń. On swoje za uszami również będzie miał. To dwóch przyjemniaczków było? Tak, maszyna losująca wydropiła nam dwa hunterki. Chyba wrócę tędy, będzie szybciej, bo tam do windy. Podoba mi się to, że właśnie Raymond taką metamorfozę przeszedł, tak? Na przestrzeni tego roku z takiej miękkiej parówki, no, stał się kozakiem, no, co jak co. Jessica, nie świruj pawiana, tylko strzelaj. Uff, siadło. Potatowo, ale siadło. Malusieńki. How bad are you hurt? All right, cadet. Now you owe me one. Hey, I get it. You want justice served. No more heroics. Getting the whole unit killed. Yeah. Welcome to the real world. Yes, sir. Okay. I
That should ease the pain. I should be able to walk. Then follow us. The elevator to the command room is right there. Totalnie ckliwa muzyczka. Mało brakowało, jeszcze w ślinę by chłopaki polecieli. Nie ty, Jessica, chyba ja. Chyba ja zawsze na szpicy idę. Dawaj, tocz się, panie Raymond. O, jeszcze mamy, o, skrzyneczkę. Na ten moment, w tym momencie, a propos, wydaje mi się, że już za dużo tej ammunition nam dają. Ale nie ma co narzekać. What now? Think about it. The delivery and dispatch one of these POWs. It's too professional. And how did they manage to evade the NPC's vast intelligence network? It just doesn't add up. Unless somebody wanted this to happen. Cadets, you're stepping out of bounds. You're not here to investigate this thing. We're here to resolve it. But everything I've said, it's sound. Raymond, dla mnie brzmi logicznie. Składasz najszybciej wszystko w jedną całość. Wyniuchałeś tutaj spiski. Rok temu, a nikt nie chciał cię słuchać. Zwyczaj na takie persony mówię się szaleńcy. Jaki on ruchliwy. The command room's close by. Just keep our cadet alive. I know you're hurt, but try to keep up, cadet. Nadąża, nadąża, da rady. Więcej, więcej ammo, proszę. Zdrówka mamy aż nadto. Ale wpytę tego tutaj jest. W sumie nawet nie wiem, czy jest sens tego, to wszystko podnosić. Chodź, Raymond. Nie ociągaj pan się. O. Jessica się zwisiła. O! Transportowała się, teleport, pierwsza klasa. Takie ataki, kurna, nie? Ładnie poszło. Wystarczyło dobrze się ustawić i widzicie. Yes, I understand, and I can hear you just fine. That is simply splendid news. Everything is in perfect order. Enjoy the rest of the celebration on the Queen Dido, Norman. Morgan. You intended for the virus to break out on our ship? Well, we've certainly been had. I'm not done yet. You still have an important purpose. The ship serves as a controlled environment, and the data on your mutation will serve a venerable purpose. The boldness of your self-absorbed ambitions is impressive. I am always disgusted by what you Americans can dream up. I will take that as a compliment. We knew that you could end up being a liability. So we've kept video records of all of our interactions. If they go public, your life is finished. You may do as you please. Use of the satellite has been approved. The new virus will be completely eradicated. You
faster! Full soon shall thou be where thine eyes shall answer make to thee of this, seeing the cause which raineth down the blast. Jessica has escaped. We were so close. Hey, I'm sorry, Raymond. You were right all along. Thank God somebody was on top of things. Don't be so hard on yourself, Parker. Now it's my turn to save you. Come on. We're getting out of here. That's the spirit, Cadet. Raymond realized that Morgan was not who he seemed, so we set this trap together. The whole Veltro Revival Act. The mountain hideout, and the coordination of the ships. All to put heat on Morgan. But sir, couldn't you have at least told us? I couldn't risk it. Not with a mole inside the BSAA. My apologies. All that work, in both the Zenobia and the Semiramis. Yeah, I know. But I haven't given up yet. Keith and Quinn, they've left us with an ace in the hole. The data analysis they sent us, the results are in. Well, what were they? We assume Veltro made use of two sister ships in the Terra Grigia panic. But there was a third. The final queen. Mamy Rezydenci Zła, ostatnie zadanie do wykonania. Epizod całkiem konkretny i dosłownie, no, otrzymaliśmy objawienie. Niektórzy mogliby powiedzieć, że ten również jest zapchać dziurą, ale akurat moim zdaniem zobaczyliśmy relacje między Parkerem a Raymondem, że chłopaki się, no, nieco przykumplowali i mieli wobec siebie poniekąd jakiś tam dług, więc to jest całkiem sensowne, że Raymond wrócił na Queen Zenobi po Parkera. Więc reasumując, Rezydenci Zła, jeśli dotrwaliście a propos do tej minuty, zostawcie hashtag objawienie. Widzimy się w kolejnym, ostatnim już odcinku z gry Resident Evil Revelation Number 1. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, hej!